Nowy miesiąc przyszedł. Słuchajcie, 2021. Kto by się spodziewał, że tyle przeżyjemy, no nie? A z tego powodu, że mamy nowy miesiąc, mamy nowy temat nauczania. Ja mam nadzieję, bracie i siostro, że ten temat będzie dla ciebie zachęcenie. I ja bym chciał, żeby w tym miesiącu tematem było głoszenie. Po prostu głoszenie. I choć to brzmi tak prosto i w Biblii, prawdę powiedziawszy, jest bardzo proste. Kiedy Jezus posłał uczniów, żeby głosili, to naprawdę nie było nic specjalnie skomplikowanego, no nie? Ale dzisiaj widzimy, że jest bardzo, bardzo mało pracowników. Wiesz, jak głoszenie Ewangelii jest ważne? Zainteresuj się tym tematem. Na świecie dzisiaj jest ponad 8 miliardów ludzi. Ludzie się rozmnażają bardzo szybko. Ponad 8 miliardów, dobrze mówię? W razie kolej? Tak. Dzięki bardzo. Jest ponad 8 miliardów ludzi. W pierwszym roku naszej ery szacuje się oczywiście, że było około 250 milionów ludzi na świecie, tak? Czyli no, to jest tylko szacunkowe, ale tyle się szacuje, tak? Bardzo mało. To jest mniej niż dzisiaj ma Europa, no nie? Europa ma dzisiaj więcej, Stany mają dzisiaj więcej, Indie i tak dalej. Więc bardzo, bardzo mało, no nie? A w Izraelu? Ile mogło żyć ludzi w Izraelu w pierwszym roku naszej ery, tak? Ciężko powiedzieć. Oni mieli spisy powszechne, ale nikt nie ma jakichś oficjalnych dobrych danych. Ja nie wiem, to było... Ja się domyślam, że to było kilkaset tysięcy ludzi na pewno w Izraelu żyło, tak? Rzym dużo ludzi zdziesiątkowo w tamtym czasie, ale ciągle było. Widzimy, że na święta po prostu Pascha czy inne święta w Izraelu było pełno, tak? Jerozolima była pełna ludzi. Teraz, głoszenie. Więc choć słowo samo w sobie, głoszenie, ono niewiele nam mówi tak naprawdę, prawda? Dlatego, że nie jest niczym innym, jak po prostu wypowiadaniem czegoś na głos. Jakaś treść, jakiś wiersz, to może być cytat czegoś, może to być wypowiadanie treści jakiś na głos, może być prawda, może być nieprawda, może być herezja. Więc samo w sobie słowo głoszenie niewiele nam jeszcze mówi, prawda? Głośne mówienie nie musi oznaczać szaleństwa, chociaż czasami tak jest, no nie? Mówimy, o, ten człowiek, on tak krzyczy, on tak głośno mówi, to jest jakieś szaleństwo chyba, ale wcale tak nie musi być. I jednocześnie ciche mówienie nie musi być prawdą. Nie ma takiej zależności przynajmniej. Ale kiedy połączymy to słowo głoszenie, a może inaczej, kiedy włożymy coś do tego słowa, ja mam nadzieję, że wy już wiecie, co ja mam na myśli, tak? Kiedy my mówimy o głoszeniu Ewangelii, to nabiera smaku. Kiedy do tego samego słowa głoszenie, czyli do mówienia, publicznego mówienia, dołożymy słowo Ewangelia, wiemy, że to zaczyna nabierać smaku. I słuchajcie, nie ma drugiego takiego słowa na świecie, albo dwóch słów, kiedy ktoś powie Ewangelia Jezusa Chrystusa, ja się obawiam, że nie ma na świecie drugiego takiego sformułowania, które wywołałoby takie poruszenie od 2000 lat. Ewangelia Jezusa Chrystusa, kiedy takie sformułowanie jest używane, to wywołuje bardzo dużo różnych emocji u ludzi. To jest smutek, to jest żal, to jest czasami radość, to jest miłość, to jest bunt czasami, to jest czasami poróżnienie i tak dalej. To słowo po prostu niesie ze sobą tyle rzeczy. Ono oryginalnie nie niesie tyle rzeczy, ale powoduje na pewno tyle rzeczy. I słuchajcie, ja bym chciał mówić o tym, czym jest biblijne głoszenie. I w ogóle co powinno być głoszone? Co głosił Bóg? Co głosił Abraham, Izaak, Jakub? I czy w ogóle oni coś głosili? Co głosili inni prorocy? Co głosili sędziowie?
co głosił sam Jezus, co głosili apostołowie, co głosili uczniowie Jezusa. Chciałbym mówić o tych różnych rzeczach. Więc biblijne głoszenie. Powinno się mówić cicho, kiedy się głosi. Wiecie, tak szeptem, żeby może nikt nie usłyszał. Czy powinno się mówić głośno, żeby ludzie słyszeli? I czy apostołowie mówili głośno? Czy mówili cicho? Czy Pan Jezus mówił głośno, czy mówił cicho? Czy potrzebny jest do tego mikrofon? I mówić, dzień dobry Państwu, jesteśmy biednymi chrześcijanami. Czy potrzebujemy do tego głośnik? Czy potrzebujemy do tego jakąś tablicę? Czy potrzebujemy do tego jakieś ulotki? Czy potrzebujemy do tego samochód? Czy potrzebujemy do tego wielką tablicę? Czy potrzebujemy do tego farby? Co tak naprawdę potrzebne jest, żebyśmy mogli głosić Ewangelię, tak? No dobre pytanie. I mam nadzieję, że na to i na wiele innych pytań odpowiemy sobie podczas tego studium. Więc, głoszenie. Dlaczego? Po pierwsze, dlaczego głoszenie publiczne? Jest wiele różnych form, o których pewnie możesz sobie pomyśleć, jako głoszenia Ewangelii. Ja absolutnie nie zamierzam żadnego skrytykować, ale jest na pewno przynajmniej jeden sposób głoszenia Ewangelii, który wybrał Bóg. I tym sposobem jest po prostu głoszenie. Bardzo proste w swojej formie, nic skomplikowanego, prawda? Więc Bóg wybrał pewną formę, a mianowicie głoszenie. I jeśli nie głosimy tego, nie wypełniamy tak naprawdę Jego nakazu. Okay? Więc zaczynamy. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. I werset 21. Pierwszy Koryntian 1:21. Jest napisane tak. Skoro bowiem w mądrości Bożej, świat nie poznał Boga przez skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez co? Przez głupstwo głoszenia. Zbawić tych, którzy wierzą. I żeby troszeczkę lepiej załapać, o co chodzi, cofnijmy się do 17 wersetu. Mówi Paweł tak, bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Więc cel i to, co widział Paweł, nie było to, żeby powiedzieć, hej, dobra, ja nie będę używał wielkich, ogromnych słów, których ludzie nie znają znaczenia. Nie będę używał takich sformułowań, o których nikt nic nie wie. Nie będę mówił nie wiadomo jak zabiłych i może trudnych rzeczy. On mówi nie, żeby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Okay? I on dalej mówi. 18. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. I to prawda. Ci, którzy nie wierzą w to, co się stało na krzyżu i co krzyż zmienia, co zmienia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dla nich ciągle to jest głupstwem. Mm-hmm. Dla tych ludzi to jest głupie i my wyglądamy często w ich oczach jako głupi ludzie, którzy walczą o rzeczy, które stały się dawno i zostały zapomniane i nie mają wpływu na dzisiaj i na przyszłość. Ale tak nie jest. Bądźcie pewni. Paweł powiedział, że tak nie jest. Bo jest napisane, wytrącę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie jest mądry? Paweł pyta. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badasz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Było wielu ludzi, którzy czynili się mądrymi i znakomitymi i wykształconymi, ale Bóg powiedział, że ja mądrość świata obrócę w niwecz. Bóg powiedział, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, jest powiedziane, że ten świat nie poznał Go. Jak to jest, że badacz Pisma nie poznał, że Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel świata, przyszedł na ten świat. Ja nie wiem. Ale na pewno jest powiedziane, bo powiedział, ja wytrącę mądrość tego świata. I tak on nie, tak się dzieje dzisiaj. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość,
upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy mądrości szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów prawie jest zgorszeniem, a dla Greków głupcem. Też dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa. Co robimy? Głosimy Chrystusa. Głosimy Chrystusa. Moc Bożą i mądrość Bożą. Powiedział, głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie. Czy zastanawiałeś się kiedyś? Bóg powiedział, ja użyję głoszenia do tego, żeby świat mógł poznać mnie. I Bóg mówi jednocześnie bardzo ciekawą rzecz. Paweł pisze oczywiście, głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie. Czy wiesz, że jeśli można w ogóle tak usformułować coś, najgłupsza rzecz, jaką Bóg wymyślił, jest mądrzejsza od najmądrzejszej, którą ty wymyśliłeś. I druga rzecz. A słabość Boża jest mądrzejsza niż ludzie. I jeśli Bóg ma w ogóle jakąkolwiek słabość, hej, bo słuchaj, Jego największa słabość jest mocniejsza niż twoja najmocniejsza strona. I tak on mówił o tym. Okay. Więc to, co widzimy, pierwsza rzecz, Bóg wybrał głoszenie w sposób, jaki wybrał, żeby Ewangelia była znana. Drugi fragment, dobrze znany, Rzymian 10 rozdział, jeden jest do tyłu. Rzymian 10 rozdział i werset 8, Rzymian 10:8. Bardzo podobna myśl, 10:8. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo. Na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. I teraz 13 werset. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Bardzo logiczne słowo, prawda? Trudno jest nam wzywać kogoś bądź coś, czego nigdy nie widzieliśmy. Trudno jest nam wzywać albo próbować, nie wiem, wierzyć w coś, o czym nigdy nie słyszeliśmy, nie zostaliśmy przekonani. Nie jest to nawet rozsądne chyba, tak? Jeśli próbujemy wezwać coś, co nie wiemy, czym jest. I tak jest tutaj. I jak Paweł pyta, jak mają to robić? Jak ludzie mają coś poznać, jeśli nie ma kogoś, kto jest, kto został posłany i kto głosił? Dobre pytanie. I mówi dalej tak. Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane. O, jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój. Tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Chciałbyś mieć piękne nogi? Ja ci powiem. Piękne nogi to takie, które głoszą Ewangelię Jezusa Chrystusa. To prawda. Jeśli chcesz mieć piękne nogi, niech one służą, żeby iść głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest dobry cel. Bądź jak żołnierz, który idzie i głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa. To są piękne nogi. Ale nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, któż uwierzy naszemu głoszeniu? Więc głoszenie. Trzeci fragment Tytusa 1:3. Tytusa 1:3. Przed Hebrajczyków mamy list. Mamy list Pawła do Filemona i o jeden do tyłu jeszcze mamy list do Tytusa. List do Tytusa 1:3 jest napisany tak. I we właściwym czasie objawił swoje słowo jak? Jak Bóg zdecydował objawić swoje słowo? I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie. Kolejny raz. Które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Więc to, co możemy widzieć w tych trzech fragmentach, jest pewien sposób, który wybrał Bóg bardzo wyraźnie, bardzo prosty, może nie myślimy o nim na co dzień, ale Bóg wybrał przez głoszenie. Czyli przez mówienie, przez manifestację, przez mówienie czegoś na głos i ogłaszanie. To jest sposób, w jaki na pewno wybrał Bóg. W szczególny sposób. I wiesz co? Ty przy okazji masz czego głosić, ja chcę ci powiedzieć. Otwórz ze mną ostatnią stronę w twojej Biblii. Ostatnią, która jest numerowana. Jaki to numer? Jaki to numer strony? 1344.
1344. Ktoś ma inny numer? Jaki numer masz? 1352. O, więcej tekstu, więcej tekstu. Hej, posłuchaj. Jeśli ty myślisz, że nie masz czego głosić, ja ci chcę powiedzieć, że w twojej Biblii jest około 1400 stron. Jeśli ty myślisz, że nie masz czego głosić, ja ci chcę powiedzieć, że Ewangelia Jana 3,16, która jest dobrze znanym wersetem, jest najprawdopodobniej wersetem, który był najczęściej używany do głoszenia Ewangelii, do głoszenia, do kazania ogólnie. Ja wczoraj wpisałem werset, ja wpisałem głoszenie Ewangelii Jana 3,16. Zrobiłem to po angielsku, bo spodziewałem się, że będzie więcej. Wiecie, ile wyników jest? Głoszenie Ewangelii Jana 3,16. 5 900 000 wyników. Ja wiem, że tam się pewnie rzeczy powtarzają, są różne, są odnośniki tego, ale jeśli tylko pomyślisz, że to jest prawie 6 milionów i to jest tylko jeden werset. Nawet w języku polskim było kilkadziesiąt tysięcy wyników. Ewangelia Jana 3,16. Jeden werset. A jeśli brakowało być może pomysłów, okej, okay, Ewangelia Jana się kończy, jest już dużo, wystarczy. Ja chcę ci powiedzieć, że jest takie sformułowanie, nie lękajcie się w Biblii. I ono pada 365 razy. Brakuje ci tak bardzo do ogłoszenia? 365 dni w roku. Słowo nie lękajcie się pada 365 razy w słowo. Ciekawe. Na YouTubie po prostu nie kończyły się kazania Jana 3,16. Rolką przewijałem. Posłuchaj, nie ma końca. Słowo Boże jest tak bogate, jeden werset okazuje się, że jest tak bogaty, można go ogłosić na tyle różnych sposobów. Ale dzisiaj nie o tym, co konkretnie głosić, ale bardziej o tym jednym, o tej jednej małej rzeczy. I Bóg dał jedno przesłanie. Głosić, i On mówi, głoś Ewangelię, tak? Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale może zadajesz sobie pytanie, no dobrze. To wszystko prawda. To, co powiedziałeś, może jest rzeczywiście prawdziwe i tak rzeczywiście jest w Biblii, ale co to ma wspólnego ze mną? Bóg nie wybrał mnie na kaznodzieję. Bóg nie wybrał mnie do tego, żeby ja nie głoszę publicznie. Ja nie mam zdolności do tego. Co to w ogóle ma do mnie? Ej, bracie. Jeśli ty tak myślisz, ja mam dla ciebie dobrą nowinę. Zacznijmy tutaj. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Jest napisane tak. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając ich w synagogach. I co robiąc? I głosząc Ewangelię. Jaką to mówię? Głosząc Ewangelię Królestwa. Uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Wiesz co Bóg, Jezus Chrystus powiedział do tych ludzi? On powiedział, proście Pana, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Pierwsza rzecz, jaką ty możesz robić, ty proś, żeby Bóg wysłał robotników na żniwo. I zastanów się, czy ty nie możesz być tym, który pójdzie. Słuchajcie, jest napisane, że kiedy Jezus poszedł do okolicznych miast i wsi, jest powiedziane, że On głosił Ewangelię Królestwa. Znasz? Krzysiek, znasz Ewangelię Królestwa? No tak. Odwagi, okej. Okay. Kaja? Okej. Okay. Zobaczcie, kiedy jest powiedziane o tym, to kiedy mówimy Ewangelia Królestwa, okazuje się, że znamy ją. Przesłanie Ewangelii Królestwa jest proste.
Więc ja pytam, dlaczego nie miałbyś to być ty? I wiem, że może czasami mówimy, a nie znam całej Biblii i tak dalej, ale w tym małej części, ty znasz tą małą część choćby i wiesz już, że mógłbyś być użyteczny w tej małej części. I nigdy nie ma dosyć. Nie ma takiej sytuacji, żeby było dość ludzi, żeby już nie było więcej potrzeba tych, którzy głoszą. Nie ma takiej sytuacji. Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, mówi, wyproście, jest dużo żniwa. I oni widzieli, żniwo jest ogromne i jest miejsce na to, na pewno. Więc Jezus nie wie, że jest dość ludzi, chyba nie potrzeba, żebym cokolwiek robił. Nigdy tak nie jest. Jest zawsze miejsce i zawsze w Kościele, w zborze jest miejsce, żebyś mógł służyć. Więc, oprócz tego, że Bóg wybrał głoszenie nie wybrał, napisz list do kogoś, nie powiedział, naśpiewaj piosenkę, nie powiedział, powiedz wiersz, ale On wybrał ten szczególny sposób, który nazwał głoszenie. I oprócz tego, że On zrobił to, On też rozkazał głosić. Oprócz tego, że sposób, który wybrał Bóg, było głoszenie, On powiedział, idźcie i głoście. Jest drugi punkt, Bóg rozkazał głosić. Ewangelia Marka 16:15. Bóg rozkazał, bo nakazał, jak to mówię. Bóg nakazał głosić. Ewangelia Marka 16:15. Jest napisane, to jest to, kiedy Jezus Chrystus już zmartwychwstał, i ponownie widział swoich uczniów i on mówi tak. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest to, co Jezus nakazał swoim uczniom. I ja wiem, że on mówi to na pewno do 11 apostołów, jednego już nie ma, jeszcze nie ma 12. Na pewno to mówi do 11 apostołów. Mówi to prawdopodobnie do szerszej grupy. Mówi do, całkiem możliwe, że do Marii Magdaleny, mówi to do Joanny, mówi to do Kleofasa, który szedł do wsi razem ze swoim, nie wiem, kolegą. Więc mówi to całkiem możliwe do szerszej grupy ludzi. I widzimy tą szerszą grupę ludzi lepiej w Ewangelii Łukasza, tam gdzie Kuba dzisiaj czytał. I słuchajcie, ciekawe jest to, że dla Jezusa Chrystusa to, żeby oni poszli i głosili Ewangelię, było tak bardzo ważne, że on to powtórzył Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i w Ewangelii Jana w zasadzie troszeczkę inaczej, ale bardzo podobna myśl. I jeśli cokolwiek uczniowie Jezusa mogli zapomnieć z tego, kiedy Jezus przez 3,5 roku ich nauczał, może były takie rzeczy, które mogli zapomnieć. Ale z pewnością Jezus Chrystus nie chciał, żeby zapomnieli to. On mówi, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To była na pewno rzecz, którą On chciał utrzymać, żeby się stała, tak? Bo to są jedne z ostatnich słów, które padają, zanim Jezus Chrystus zostaje zabrany do nieba i siada po prawicy tronu. I On dzisiaj tam siedzi, On czeka i On stawia się za Tobą i On pewnego dnia przyjdzie, żeby zabrać swój Kościół. Drugie miejsce. Dzieje apostolskie 10:42. Dzieje apostolskie 10:42. To jest kazanie Piotra. Kiedy Piotr stoi i głosi, Dzieje apostolskie 10:42, on mówi tak. Mówi o Jezusie. Nakazał nam też, co robić? Głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Jest bardzo podobna myśl. To, co Jezus Chrystus nakazał, On mówi, ja jestem pewny. On nakazał głosić i świadczyć ludowi, że On jest Jezusem, że On jest Chrystusem. I trzeci fragment, 2 Tymoteusza 4. Pierwsze dwa wersety będę czytał. Jest napisane tak. Zaklinam Cię, Paweł mówi do Tymoteusza. Zaklinam Cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa. Ej, bardzo ważne sformułowanie. Paweł
To jest dla mnie tak ważne i to, co mam zamiar powiedzieć, jest tak ważne, że on jest gotowy na to, że zaginiam na Pana Jezusa Chrystusa. Więc mówi tak, w drugim wersecie, głoś Słowo Boże. On mówi nie tylko głoś, ale on mówi nalegaj w porę i nie w porę, upominaj strofu i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Więc drugą rzecz, jaką na pewno możemy widzieć, jest to, że Bóg nakazał głosić Słowo. Bóg nakazał głosić Ewangelię. I trzecia rzecz, którą możemy zobaczyć w Słowie Bożym, jest to, że rzeczywiście Bóg nie wszystkich powołał na bycie kaznodzieją, ale Bóg wszystkich powołał, żeby głosić Ewangelię. Mam nadzieję, że zgadzasz się z tym, a jeśli nie, będziesz to widzieć na pewno. Więc, natomiast byli pewni ludzie, którzy wyraźnie byli powołani jako kaznodzieje. Zobacz, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i drugi werset. Dzieje 13:2. Pojawia nam się Paweł, Saul. Dzieje Apostolskie 13:2. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Więc Saul i Barnaba, oni przez jakiś czas byli w kościele w zborze w Antiochii i tam służyli. To nie znaczy, że nic nie robili, to nie znaczy, że nie głosili, ale był czas, kiedy oni na pewno wcześniej już zostali ustanowieni jako kaznodzieje i Paweł, zaraz to zobaczymy bardzo wyraźnie w przypadku Pawła również, że było coś, było przekonanie od Ducha Świętego tak wyraźne i tak mocne, że on wiedział, ok, jest teraz też czas, żeby iść i głosić w innych miastach. Tak? Gdy Pan Jezus Chrystus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu apostołów, on nie powiedział, ej, zostańcie wszyscy w Jerozolimie, nie ruszajcie się, nie wychodźcie, tutaj jest bezpiecznie. To tam nie było bezpiecznie. Ale zostańcie tutaj. Nie, na pewno nie. Więc to jest to, co widzimy, tak? Służyli, Kościół zdecydował, oni wszyscy pościli, modlili się i poszli. Okay? Drugi Tymoteusza 1.11. Drugi Tymoteusza 1.11 będzie bardzo konkretne sformułowanie co do Pawła. Drugi Tymoteusza 1.11. Co odpowiada? Ciekawego. On mówi tak. Mówi o Ewangelii, która została objawiona i mówi w 11 wersecie tak. Dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem Boga. Więc jest na pewno, to jest tylko jeden z przykładów, kiedy Biblia używa, że ktoś został bardzo wyraźnie ustanowiony kaznodzieją i tutaj jeszcze i apostołem, i nauczycielem Boga, wie, że Paweł mówi, ale bardzo wyraźnie widzimy to. Ale ciągle najważniejszą rzeczą jest to, że Bóg wybrał sposób, który był głoszenie. Bóg wybrał sposób, który nakazał iść ludziom i on ustanowił pewnych kaznodziejami, pewnych takimi ludźmi, takimi, ale głosić Ewangelię na pewno nakazał wszystkim. Na koniec ja chciałbym zobaczyć trzy bardzo krótkie przykłady, bo mówimy, a widać to wyraźnie może w Nowym Testamencie, że tak było. Co w Starym? Czy ludzie nigdy nie słyszeli przesłania Bożego? Czy w Starym Testamencie Bóg działał zupełnie inaczej i nie nakazał nikomu głosić, tylko po prostu Bóg sobie o tak karał albo cokolwiek innego robił? Absolutnie nie. Zobaczcie trzy krótkie przykłady trzech proroków, Ezechiela, Jeremiasza i Izajasza. Najpierw księga Ezechiela, 33 rozdział. Ezechiela 33:7. Ezechiela 33:7 i będziemy szli do tyłu, że tak powiem. 923. Ezechiela 33:7. To jest to, co jest powiedziane o Ezechielu. Pan Bóg powiedział do niego: ciebie, synu człowieczy, ciebie ustanowiłem stróżem dla domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż go ode mnie.
Jeśli zauważysz prostą obserwacją, w wersecie 7, nie jest tak, że Bóg powie, hej, wiesz co, Ezechielu, ty weź, zapisz gdzieś coś, połóż, odłóż. Nie. On powiedział, nie zostaw informacji dla ciebie. On powiedział, Ezechielu, ja cię ustanowiłem stróżem dla tego narodu. Ja wkładam słowa do twoich ust i ty idź. Co zrób? Powiedz. Okay? Przykład Ezechiela, przykład ludu Izraela, który był w czasach, kiedy Ezechiel żył prorok. Drugi przykład, jedna księga z tyłu, Jeremiasza, pierwszy rozdział. Jeremiasza, pierwszy rozdział. Będę czytał od 5. Jeremiasza 1:5. Bóg mówi o nim tak. Zanim ukształtowałem cię w łonie, czyli kiedy? Bardzo dawno, zanim cię urodził. Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię. Zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Wtedy powiedziałem, ach Panie Boże, oto nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem. Ale Pan powiedział do mnie, nie mów, jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek ci rozkażę. Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi Pan. Wtedy Pan wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust i powiedział do mnie Pan. Oto wkładam moje słowa do twoich ust. Patrz, dziś ustanowiłem cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył, byś budował i schodził. Bardzo, bardzo ciekawy fragment i to, co w 10 wersecie mówi tutaj Bóg do Jeremiasza, mówi, ustanowił go, aby i wykorzeniał, i burzył, i wytracał, i niszczył, i budował, i sadził. Te wszystkie rzeczy. Dzisiaj nie będziemy mówić o wymówkach, które lekko jakby może tutaj się zaczynały innym razem, ale widzimy, że Bóg wybrał ciągle ten sam sposób. Głoś, ogłoś to. I trzeci przykład Izajasza. Jedna księga do tyłu, Izajasza 6 rozdział. Wiemy, że 6 rozdział Izajasza to rozdział, w którym Izajasz zostaje powołany na proroka. Kiedy Izajasz zobaczył, kiedy został wzięty i zobaczył tron i zobaczył, jak kraj szaty wypełniał całą świątynię i prawdopodobnie wiele rzeczy innych, których Izajasz po prostu nie był w stanie ubrać słowa. I tutaj dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Izajasza, 6 rozdział, 6 werset. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza. I dotknął nim moich ust i powiedział, oto ten węgiel dotknął twoich warg. Twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. Potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo pośle i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Kiedy Izajasz ma tą wizję, zostaje zabrany i widzi te rzeczy, wszystko zaczyna się od pewnego wydarzenia, że tak powiem. Zaczyna się od tego, że jego wina została zgładzona, jego grzech został odpuszczony. Ja mam nadzieję, że tobie to coś mówi. Moment, w którym Izajasz został, powiedzmy, usprawiedliwiony przed Bogiem. Jego grzech był zmazany i wina odpuszczona. To jest moment, w którym on mówi bardzo wyraźnie, że on mówi Panie. Faktycznie, chyba nie ma nikogo tutaj. On mówi, poślij mnie. I wydaje mi się, że to powinno być coś, co powinno być w nas. To jest gotowość pójścia. Izajasz powiedział, Panie, poślij mnie. Zaczęło się od odpuszczenia jego winy, starcia jego grzechu. Jeśli twój grzech jest starty, twoja wina jest odpuszczona i ty wiesz o tym,
odwagi. Powiedz, Panie, ja chcę, ja jestem gotowy. Pośle mnie. I od tego w zasadzie zaczęło się w życiu Izajasza, od tego zaczęło się w życiu Jeremiasza, od tego, że zaczęło się w życiu Ezechiela, od tego, że zaczęło się w życiu Pawła, Piotra, Szczepana i od innych. Kiedy wina została odpuszczona. Oni poszli i powiedzieli, Panie, tak, ja chcę i ja jestem gotowy. Amen.